Szanowni Państwo, otwieram 12. sesję Rady Powiatu Chajnowskiego. 22. sesję Rady Powiatu Chajnowskiego. Witam serdecznie pana starostę Andrzeja Skiepko. Po dłuższej nieobecności pan starosta już wrócił do pracy. Witam panią wicestarostę. Bardzo serdecznie witam zaproszonych gości. Dyrektora ZOS, SP ZOS w Chajnówce, pana Grzegorza Tomaszuka. Witam bardzo serdecznie powiatowego lekarza weterynarii, pana Jana Dynkowskiego. Witam powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, pana Romualda Wołkowickiego. Bardzo serdecznie witam przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nadzór wodny w Siemiatyczach, pan Krzysztof Suchota. Witam serdecznie. Witam naczelników Wydziału Starostwa Powiatowego. Witam wszystkich radnych. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Jest wniosek zarządu powiatu o uzupełnienie porządku obrad w punkcie 13, polegającym na uzupełnieniu i wprowadzeniu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Rady Powiatu Chajnowskiego z dnia 31 sierpnia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat chajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. I drugi wniosek, to jest wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, też o uzupełnienie w punkcie 13, a mianowicie rozpatrzenie, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Chajnówce oraz w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez sołtysa sołectwa Siemianówka oraz Radę Sołecką Wsi Siemianówka. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, to przystąpimy do przegłosowania wniosków o uzupełnienie porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Tak? Aha. Jeszcze jest jedna radna niezalogowana, więc chwileczkę zaczekamy. Ale bardzo proszę już o przygotowanie. Jasne. W pierwszej kolejności głosujemy wniosek zarządu powiatu. Głosujemy wniosek zarządu w sprawie uchwały przystanki komunikacyjne. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za głosowało 16 radnych. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do głosowania wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Punktu pierwszego w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Chajnówce. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za 15 radnych, wstrzymał się jeden radny.
Wniosek został przyjęty i przechodzimy do kolejnego wniosku komisji. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za 15 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Wniosek został przyjęty. Ponieważ głosowaliśmy wnioski do porządku obrad, w związku z tym przegłosujemy porządek obrad. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało za 16 radnych. Porządek został przyjęty. Dodam jeszcze, iż w sesji uczestniczy 16 radnych. Jeden radny jest nieobecny, w związku z tym wszystkie uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji będą prawomocne. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad, a mianowicie przyjęcie protokołu z 20 i 21 sesji Rady Powiatu. Czy są jakieś pytania do wnioski? Protokół był udostępniony, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania protokołów. Kto jest za przyjęciem protokołu z 20 sesji Rady Powiatu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za głosowało 16 radnych. Protokół 20 sesji został przyjęty. Przystępujemy do przegłosowania protokołu 21 sesji Rady Powiatu. Kto jest za przyjęciem protokołu z 21 sesji Rady Powiatu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Protokół 21 sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań. W okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu zostały złożone następujące interpelacje. Pan radny Mateusz Gutowski 20 lipca w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Druga interpelacja, pan radny Krzysztof Petruk w sprawie wykonania miejsc parkingowych przy drogach powiatowych, ulicy Parkowej i ulicy Kolejowej w Białowieży. I trzecia interpelacja, pani radna Tamara Moros w sprawie modernizacji ulicy Lipowej w Siemianówce. Zgodnie z paragrafem 19 Statutu Powiatu radni mogą składać interpelacje do starosty za pośrednictwem przewodniczącego. Interpelacje były składane na piśmie. Odpowiedź na interpelację została udzielona, a treść interpelacji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. Informacja o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Państwo radni otrzymaliście informacje o pracy zarządu. Czy są jakieś pytania do informacji? Czy może pan starosta chciałby uzupełnić? Bardzo proszę, pan starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo serdecznie witam po prawie 3-miesięcznej przerwie, nieobecności mojej. Bardzo miło się spotkać i dzisiaj podejmować bardzo ważne decyzje dla naszego powiatu. Dzisiaj odbyliśmy posiedzenie zarządu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat hajnowski. Jest to wniosek z gminy wiejskiej Hajnówka i taki wniosek
pozytywnie zaakceptowaliśmy. Również zapoznaliśmy się z wnioskami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i dzisiaj było uzupełnienie właśnie porządku obrad o te punkty, jak również wyraziliśmy zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, wyłącznie w formie elektronicznej, jak również w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Również upoważniliśmy panią dyrektor pierwszego LO numer 1 w Hajnówce do podpisywania zobowiązań i rozliczania. I sprawy różne, takie bardzo proste tematy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania dotyczące informacji, dotyczące pracy zarządu w okresie międzysesyjnym? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Informacja o działalności SPZOS w Hajnówce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej SPZOS. Informację Radzie przedłożył pan dyrektor Grzegorz Tomaszuk. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Spraw Społecznych zapoznały się z informacją. Czy są jakieś jeszcze dodatkowe pytania do pana dyrektora? Jeżeli nie ma, to dziękujemy za przedłożenie informacji. Informacje przyjmujemy bez głosowania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o działalności Rady Społecznej SPZOS. Informację przedłożyła Radzie pani wicestarosta Joanna Kojło. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania do sprawozdania? Nie widzę. O, proszę bardzo, pan Andrzej Skiepko, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować całej Radzie Społecznej SPZOS w Hajnówce za pracę w tych trudnych warunkach. Większość naszych posiedzeń była zdalna, ale bardzo dobrze przeprowadzona. Wszystkie w zasadzie propozycje ze strony naszej placówki SPZOS w Hajnówce były akceptowane i później realizowane przez nasz szpital. Dlatego też jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom Rady Społecznej SPZOS za bardzo dobrą pracę. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie przyjmujemy bez głosowania. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Sprawozdanie Radzie przedłożył pan Jan Dynkowski, powiatowy lekarz weterynarii. Tradycyjnie, czy są jakieś jeszcze dodatkowe pytania do pana doktora? Nie widzę. Czy pan doktor chciałby w jakiś sposób, czy uzupełnić? Bo wszyscy informacje otrzymali, przeczytali na pewno. Nie. Więc jeżeli nie ma pytań, dziękujemy za rok pracy, dziękujemy za przedłożenie sprawozdania z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej i tak jak wcześniej, sprawozdanie przyjmujemy bez głosowania. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Sprawozdanie przedłożył Radzie pan Romuald Wołkowicki, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Państwo radni wszyscy otrzymaliście sprawozdania, więc trzymajmy się tej wersji. Czy są jakieś pytania do pana inżyniera? Nie widzę. W związku z tym przyjmujemy, tak jak powiedziałem wcześniej, sprawozdanie bez głosowania. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Roczne sprawozdanie z działalności podejmowanych w roku 2020 na terenie powiatu hajnowskiego przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Polski Nadzór Wodny w Ciechanowcu, w Bielsku Podlaskim i w Siemiatyczach. Jest obecny pan Krzysztof Suchota, kierownik nadzoru wodnego w Siemiatyczach. Są przygotowane i przedstawione państwu sprawozdania. Czy są jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę. Na pewno nie ma. Pan dyrektor jechał z Siemiatycz. Może, o, dobrze, pan
Ja już przepraszam, już pana przedtem pytałem, ale może tak oficjalnie. Chodzi mi o to, że jak są regulowane rzeki, nie chodzi o rzekę Orlankę, to nie pana teren, ale żeby pan po prostu wytłumaczył. Przedtem były to po prostu stara rzeka, było koryto, została rzeka wyprostowana w ten sposób, no ale teraz się zrobił problem, przy tych większych opadach ta woda nie spływa. I chodzi mi o to, wie pan, jaka była procedura, gdzie ten właściciel rolnik się może odwołać, co może zrobić, w jaki sposób możecie państwo pomóc w tej sytuacji. Nie wiem, co jest... Bardzo proszę do mikrofonu. Nie wiem, co jest problemem, bo niedrożne rzeki może wpływać również to, że nie wiem, no, nie była przeprowadzona konserwacja, czy są pozamykane jazy, bądź zastawki. Też to zależy od tego, bo w obecnym roku mamy bardzo dużo opadów i po prostu nie wszystkie rzeki są w stanie odprowadzić takie duże opady deszczów ze względu na ukształtowanie terenu, czy budowę terenu, retencję, także trudno mi się odnieść do tego, czy akurat melioracja miała wpływ, uregulowanie tej rzeki na to, że ona teraz jest niedrożna. Z tego, co mi wiadomo, to chyba ostatnie prace te melioracyjne były przeprowadzane na początku lat 90. Także to już sporo czasu od tego upłynęło. No, rzeki powinny być konserwowane i drożne. Głównie chodzi mi o to, że te tereny, które są, no to ta woda nie spływa, to wszystko gnije, nie? Prawdopodobnie, nie wiem, jedna z przyczyn według właściciela to jest, że skarpa została podwyższona. Nie wiem, no tylko myślę, po prostu... że najlepiej zwróci się do właściwego nadzoru wodnego, w tym wypadku w Bielsku Podlaskim, żeby dokonana została wizja w terenie, no tak, i ustalona została przyczyna. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach przeprowadzonych kontroli w 2021 roku na terenie zakładu Gryfskant i Grand Activate. Chcę tylko państwu przypomnieć, że teraz trochę zasada przy sprawozdaniu z WIOŚ-u jest inna. WIOŚ odpowiada na jakby zapytania nasze, rady. I w tym wypadku mieliśmy zapytanie ze strony pana radnego Lecha Michalaka. To zapytanie zostało przekazane do WIOŚ-u i otrzymaliśmy odpowiedzi. Odpowiedzi państwo macie. Czy są dodatkowe pytania w sprawie? No niestety zapraszaliśmy przedstawiciela WIOŚ-u, ale nikt nie przyjechał. Czy są pytania? Wtedy pewnie poprosimy pana starostę, żeby spróbował odpowiedzieć, jeżeli są. Nie widzę, w związku z tym przyjmujemy także informację bez głosowania. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Informacja o realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zapoznała się z informacją i ona jest właściwa do budżetu. Mamy też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Czy panie starosto, czy ktoś jeszcze kilka słów, czy na pytanie już jak po prostu będą? Na pytania. Dobrze, proszę bardzo panie, panowie radni, czy są pytania dotyczące realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze bieżącego roku? Nie ma. Informację tę Rada przyjmuje bez głosowania. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Powzięcie uchwał w sprawie. I pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Po posiedzeniach komisji rozumiem, że nic nowego do żadnych poprawek nie ma. W związku z tym, czy są jakieś pytania państwa radnych do projektu zmian? Nie widzę. W związku z tym przegłosujemy uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Proszę o przygotowanie głosowania.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 13.2. Uchwała w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Ta zmiana jest konsekwencją pierwszej uchwały o wprowadzeniu zmian do budżetu. Pytań nie widzę, w związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 13.3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad skorzystania z tych przystanków. Tego projektu uchwały nie mieliśmy na komisjach, więc bardzo proszę pan starosta czy ktoś inny o krótkie uzasadnienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w związku z wpłynięciem wniosku od pani wójt gminy Hajnówka o usytuowanie takiego przystanku w miejscowości Nowoberezowo. Dlatego też musi być zmiana w uchwale o przystankach komunikacyjnych na terenie powiatu hajnowskiego i umieszczenie takiego przystanku na mapie naszych przystanków. Dziękuję bardzo. Czy są dodatkowe pytania do uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 13, podpunkt 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność dyrektora zarządu dróg powiatowych w Hajnówce. I tutaj poproszę o krótkie przedstawienie sprawy przewodniczącego Komisji Skargi Wniosków pana radnego Jana Rybaka. Bardzo proszę. Piotra Rybaka, przepraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. W dniu 17 sierpnia 2021 roku wpłynęła podobna skarga na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce odnośnie realizacji inwestycji w miejscowości Puchły. W związku z tym, iż w skardze nie wskazano nowych okoliczności w stosunku do skargi, która była złożona bodajże 17 sierpnia, przepraszam, to w uzasadnieniu do uchwały jest trochę niezgodność. Natomiast skarga na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowego w Hajnówce była rozpatrywana podczas poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i podjęta została uchwała na sesji Rady Powiatu jako skarga bezzasadna. W związku z tym, iż w ponownej skardze komisja nie znalazła nowych okoliczności, które by były warunkiem ponownego rozpatrzenia skargi, komisja wnioskuje o pozostawienie skargi bez rozpatrzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania państwa radnych? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność dyrektora? Proszę. Jeszcze sekundkę, bo nie mamy. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 11 radnych, wstrzymało się 4 radnych, 1 radny przeciw. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13, podpunkt 5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez
Sołtysa Sołectwa Siemienówka oraz Radę Sołecką Wsi Siemienówka. To też pan przewodniczący komisji, tak? Bardzo proszę króciutko. W dniu 23 lipca do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynęła petycja, tak jak pan przewodniczący przytoczył, z Sołtysa Sołectwa Siemionówka oraz Radę Sołecką Wsi Siemionówka skierowano do starosty powiatu hajnowskiego odnośnie przebudowy drogi w miejscowości Siemionówka ulicy Lipowej. Komisja zapoznała się z przedmiotową petycją. W projekcie uchwały postanowiła uznać petycję za zasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś dodatkowe pytania? Tak, bardzo proszę, pan radny Roman Ostapczyk. Panie starosto, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Petycja jak najbardziej zasadna, tylko nie rozumiem jak gdyby trybu rozpatrywania. Samorządy, mamy umowę taką z samorządami jako powiat, że składają no jak gdyby chęć uczestniczenia w partycypacji wykonywania dróg w remontach czy też budowach i innych na swoim terenie do końca września. I ażeby uzyskać takie dofinansowanie czy też potwierdzenie, w ogóle najpierw musi się zarząd zająć zasadnością też i znaleźć pieniądze na to, a dopiero przedstawiamy dla tutaj Rady, czy jest to zasadne wykonanie takiej czy innej drogi, czy też nie. Dlatego zanim byśmy rozpatrywali ponowne takie wnioski, to ja bym prosił jednak o deklarację wójtów w tych sprawach, że oni się zgadzają, wiedzą o temacie i będą partycypować w wykonaniu tych dróg. Petycja mieszkańców jak najbardziej zasadna, tylko nie możemy podejmować na wyrost decyzji, że oto będziemy to wykonywać bez wiedzy zasięgania u wójtów czy też rad naszych gmin podległych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To znaczy, jeśli chodzi o procedurę, no to procedura musi być taka, bo jest to petycja. My mamy komisję skargi petycji, czyli została tam skierowana. Natomiast w uzasadnieniu jest taki zapis. Podczas obrad zarządu powiatu w dniu 8 czerwca zarząd powiatu, odpowiadając na wniosek wójta gminy Narewki, który złożył pisemną deklarację współfinansowania inwestycji i modernizacji ulicy, poinformował, że realizację przedmiotowej inwestycji rozważy przy planowaniu wydatków inwestycyjnych. Czyli rozumiem z tego, że zarząd sprawę zna i z wójtem rozmawiał i ma pisemną deklarację. No właśnie. Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wiadomo, petycja jest jak najbardziej zasadna, bo chodzi o meritum sprawy, czyli budowa czy modernizacja czy naprawa bieżąca drogi powiatowej. Natomiast w tym przypadku była deklaracja pana wójta gminy Narewka o współfinansowaniu tej inwestycji. Czy na piśmie, to ja już tego nie wiem. Natomiast rozmawiałem z panem wójtem o możliwości dofinansowania inwestycji czy remontu na drodze powiatowej ulica Lipowa w Siemionówce ze środków gminy Narewka. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Moros. Panie starosto, szanowni radni, ja tu właśnie mam pismo z 27 maja, w którym właśnie pan wójt Narewki zobowiązuje się do współfinansowania zadania inwestycyjnego. Także na pewno do starostwa wpłynęło takie pismo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Znaczy, my w uzasadnieniu do projektu uchwały mamy wyraźny zapis, że wójt złożył pisemną deklarację współfinansowania. Co prawda uzasadnienie nie jest podpisane, no ale jest. Czy są jeszcze dodatkowe pytania? Tak, proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący Kocz.
Panie starosto, ja mam takie pytanie. Jeżeli będziemy z każdej gminy składać petycję, to co wtedy zrobimy? Szanowni Państwo, petycja to jest wniosek sołtysa Rady Soleckiej i uważam, że każdy wniosek, a ich może być naprawdę po dzisiejszej sesji bardzo dużo i każdy oczywiście jest zasadny. Natomiast procedura jest taka, że zbieramy wnioski i deklaracje wójtów o współfinansowaniu tych inwestycji na terenie danej gminy i wprowadzamy do budżetu. Wiadomo, że wszystkie się nie znajdą, natomiast tak jak mówiłem, było porozumienie z wójtami, rozmowa z wójtami, że na każdej gminie będziemy realizować inwestycje czy też remonty na poszczególnych drogach powiatowych, aby w miarę możliwości proporcjonalnie i tak naprawdę sprawiedliwie podzielić te środki, którymi dysponujemy. Chcę tutaj przy okazji też powiedzieć, że naprawdę w tym roku udało się bardzo dużo zmodernizować, naprawić. Przed nami również jest dużo zadań, ale myślę, że to dopiero w wolnych wnioskach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przeciw? Nie widzę. Zagłosowało 16 radnych. Petycja została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad, a mianowicie wolne wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę, oddaję głos Państwu radni. Proszę bardzo, Pani Radna Krystyna Kośka. Wysoka Rado, ja mam takie zapytanie od siebie, od mieszkańców. Na kiedy jest planowane ostateczne przekazanie do użytkowania drogi Nowosady Zabłudów? Czy coś wiadomo jest w tej sprawie? A drugie moje zapytanie brzmi, kieruję je, w związku z podjętą uchwałą w sprawie uznania mojej skargi za przedmiocie niezgodnego z prawem wyboru osoby bez uprawnień na stanowisko dyrektora środowiskowego domu samopomocy, wnoszę o przedstawienie poczynionych przez zarząd powiatu działań w celu wyjaśnienia sprawy, bo jak wiadomo Wysokiej Radzie, głosowanie w tej sprawie nie miało charakteru merytorycznego, jedynie formalnego przegłosowania sprawy i na stanowisko dyrektora dalej jest zatrudniona osoba nieposiadająca kwalifikacji. Wysoka Rado, chciałabym z całą mocą podkreślić, iż Państwo jako przedstawiciele naszej społeczności powinniście służyć społeczności i nie powinniście popierać niezgodnego z prawem postępowania. Mieszkańcy Hajnówki są mądrymi ludźmi i widzą niekompetentnych znajomych królika na stanowiskach decyzyjnych. Wybory na stanowiska kierownicze osób bez konkursów, bez uprawnień i zapewne podsumują w wyborach wasze stanowisko. Dlatego wnoszą jak na wstępie i tyle miałam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Tak, tak, wolne wnioski. Proszę bardzo, pan radny Lech Michalak. Widzę, że pani naczelnik od promocji powiatu jest na sali. Chciałbym się dowiedzieć więcej na temat tej ławeczki, która została przywieziona, postawiona. Jaki jest tego cel? Co to jest? Dlaczego ona jest u nas? Sądzę, moim zdaniem, z osobami, którymi byliśmy tam, jak sam raz przed budynkiem, ta ławeczka nie dodaje wcale żadnego uroku temu miejscu, a jest bardzo źle się odnosi. Ludzie, którzy to widzą, mówią, że takie coś to chyba nie powinno w takim ładnym miejscu stać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym poprosimy o odpowiedzi. Pan starosta, tak? Od ławeczki. Pani naczelnik, bardzo, bardzo proszę. Panowie przewodniczący, szanowni radni, panie starosto,
Wszyscy zebrani. Szanowni Państwo, ja chciałam pokrótce właśnie wyjaśnić sprawę związaną z ławeczką. Współpracujemy od 2001 roku z dzielnicą Berlin-Lichtenberg i w ramach tej współpracy odbyliśmy szereg projektów. Odbyła się wymiana młodzieży, wyjazdy mieszkańców powiatu hajnowskiego na jarmarki bożonarodzeniowe, które odbywały się przy urzędzie. Braliśmy udział w targach gospodarczych, konferencjach. Również projekty, dwa bodajże projekty, zrealizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Były to projekty artystyczne dla osób niepełnosprawnych. I w lipcu 2020 roku pan burmistrz dzielnicy Lichtenberg zwrócił się do pana starosty z propozycją udziału w projekcie ławeczki. Tak krótko nazwę. Sugerował się tym, że ponieważ jest bardzo trudna sytuacja pandemiczna w Europie, nie możemy realizować bezpośrednich projektów, kontaktować się i że ten projekt, który on zaproponował, chciałby, żeby znalazł akceptację nie tylko w naszym powiecie, ale również wśród innych partnerów, bo tych partnerów troszeczkę Berlin-Lichtenberg ma, a mianowicie Warszawa-Białołęka, na Litwie Jurbarkas, w Rosji Kaliningrad, w Austrii Wiedeń, Hanoi, Wietnamie, Maputo, Mozambiku, czyli sześciu partnerów. I zainteresowaliśmy się tą inicjatywą. Jest to, pan burmistrz ogłosił konkurs wśród mieszkańców dzielnicy Lichtenberg. Po konkurs wygrał artysta, architekt Robert Patz. I on właśnie zaproponował taką wymianę ławeczek parkowych ze wszystkimi partnerami jako sposób na pokazanie międzynarodowej współpracy na zewnątrz i dotarcie bezpośrednio do mieszkańców zarówno dzielnicy Lichtenberg, jak i tych partnerskich miast i regionów. W sierpniu pan starosta zadeklarował udział w projekcie, tym bardziej, że ten element ławki jest bardzo popularny w naszym regionie. Uważaliśmy, że jest to ciekawy projekt i 18 sierpnia w tym roku gościliśmy delegację z partnerskiej dzielnicy Berlin. Był to między innymi inicjator tego projektu, pan Robert Patz, w towarzystwie dwóch jeszcze współpracowników, również architektów. I przybyli do nas, przywieźli ławeczkę z Berlina Lichtenbergu i oczywiście z zamiarem zabrania naszej ławeczki, którą wcześniej też przygotowaliśmy. To uroczyste przekazanie tej ławeczki odbyło się w obecności pani wicestarosty, pana przewodniczącego, członków zarządu, jak i również radnych. Wszyscy radni byli poinformowani o tym, że odbywa się przekazanie ławeczek. I ławka powiatu hajnowskiego wraz z tymi sześcioma ławkami z partnerskich regionów, z pięcioma powiatu hajnowskiego i pozostałymi ławki pozostałych partnerów, będą stały przed ratuszem, już pewnie stoją, w Berlinie Lichtenbergu i będą przypominały, informowały mieszkańców o tym, jakie partnerstwa posiada dzielnica. Natomiast ławka z Berlina została ustawiona przed Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra. I muszę powiedzieć, że na początku wygląd ławki z Berlina Lichtenberg był dla nas wszystkim zaskoczeniem. Pewnie Państwo, którzy byli obecni, również potwierdzą ten fakt. No ale jest to prezent przywieziony. Autorzy tego projektu podeszli bardzo artystycznie, ponieważ przywieźli do nas używaną ławkę parkową na żeliwnych nogach, nieodnowioną, prosto z parku. Zwracali uwagę na to, że każda ławka ma swoje życie i jest związana z ludźmi, którzy na niej siedzieli, mieszkańcami dzielnicy Lichtenberg. Taką samą ławkę widzieliśmy w samochodzie, wieźli niemieccy partnerzy również do Wiednia. Natomiast ławka powiatu hajnowskiego
jest nowa, wykonana z drewna, estetycznie wykonana, z odpowiednimi napisami informującymi skąd pochodzi, po prostu bardzo ładna. I jesteśmy, myślę, wszyscy dumni, że będzie ona reprezentowała powiat hajnowski w dzielnicy Lichtenberg. W chwili obecnej ławka z dzielnicy Lichtenberg stoi przed wejściem. Została dokładnie wyczyszczona i będzie czyszczona systematycznie. Zostanie umieszczona na niej również informacja, skąd, dlaczego stoi ławka z dzielnicy Lichtenberg w powiecie hajnowskim. Obecnie ławka jest własnością powiatu hajnowskiego i w zasadzie jest to prezent od dzielnicy Berlin-Lichtenberg, więc możemy ją na przykład odnowić lub pozostawić taką, jaka jest. I myślę, że tą decyzję podejmie pan starosta i będziemy postępowali tak, jak zostanie uzgodnione. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie i odpowiedź na inne pytania. Pan starosta, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, zacznę od ławeczki. Oczywiście też wzbudziła troszkę kontrowersji w moich odczuciach jej wygląd, chociaż do siedzenia jest bardzo wygodna. Wiadomo, to jest prezent, on tam pozostanie, natomiast decyzja już moja jest dzisiaj, aby ją odnowić. Mamy pomysł, jaki to sposób zrobić. Natomiast nasza ławeczka piękna wyjechała do Berlina. I wiecie państwo, takim marzeniem jest bycie w Niemczech, zajechanie do Berlina i usiąść na tej ławeczce, zrobić zdjęcie. Myślę, że jesteśmy dumni, że taką piękną ławeczkę przekazaliśmy. A troszkę byłem właśnie taki zniesmaczony, że wygląd akurat, i tutaj podzielam słowa pana radnego Leszka Michalaka o takiej troszkę jakby degustacji, no, jeżeli chodzi o ławeczkę. Ale mamy umowę podpisaną z Berlinem, z Lichtenbergiem. Współpraca jest naprawdę bardzo korzystna. Tam akurat wygrała może nie ta firma, tylko ta organizacja, ci artyści, którzy zajmowali się tym projektem i mieli właśnie w zamyśle przekazanie autentycznych takich ławeczek, jakie one są akurat tam w Niemczech. Już nie chcę wypowiadać słów, czy bym zrobił podobnie, żeby używaną, troszkę zdewastowaną ławeczkę przekazać komuś w prezencie. I będę odpowiadał teraz na pytania, które były zadane przez radnych, jeżeli chodzi o użytkowanie drogi wojewódzkiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to będzie na początku września. Jakby ostatnie prace, które zostały wykonane na tej drodze, są w tej chwili inwentaryzowane u nas w starostwie i tutaj też poprosiłem Wydział Geodezji, aby jak najszybciej to zrobił. W ciągu kilku dni będzie to wszystko zainwentaryzowane i mam nadzieję, że już we wrześniu, może na początku nawet września, będzie ten ruch możliwy. Przy okazji przebudowy tej drogi chcę państwa poinformować, że firma Rubał, która była wykonawcą tej inwestycji, podpisała na początku naszej kadencji umowę o modernizacji czy naprawie dróg objazdowych związanych z budową drogi wojewódzkiej i ta firma wywiązała się w 100%, kładąc asfalt, nowy asfalt, dywanik asfaltowy właśnie na objazdowych naszych drogach powiatowych. To jest 4 kilometry. Do tego były środki bezpośrednio od Zarządu Województwa Podlaskiego z panem marszałkiem Arturem Kosickim. Przeznaczono środki, gdzie w zasadzie wyremontowano większość dróg objazdowych prowadzących z Narwi do Hajnówki i za to ogromne podziękowania. Jeżeli chodzi o konkurs przeprowadzony w środowiskowym domu samopomocy, informacje przekażemy pani radnej na piśmie, natomiast ja jestem przekonany, że przeprowadzono go
zgodnie z prawem i chcę powiedzieć również, że bardzo kompetentna osoba wygrała ten konkurs. I to w zasadzie te pytania, które były od radnych. Ja natomiast chcę przekazać również informacje, bo tylko zapytam pani starosty, czy były przekazywane odnośnie wniosków składanych do Polskiego Ładu. Tak. Były przekazane radnym, tak? No, więc nie będziemy się powtarzać. Natomiast rozpoczynamy przebudowę ulicy Targowej i Poddolnej. Jesteśmy po przetargu w cyklu dwuletnim, a więc od podpisania umowy mamy okres 2 lat na realizację tego zadania. Również w gminie Czeremcha droga, w samej miejscowości Czeremcha droga powiatowa i w miejscowości Puchły. Jeżeli chodzi o propozycje, które złożyliśmy już do przebudowy dróg w ramach rządowego programu przebudowy dróg, złożyliśmy 2 wnioski na ulicę Górną, pierwszy etap. I chcę państwu powiedzieć, że Górna już jest w 3 różnych instytucjach albo w 3 różnych rozdaniach wniosków. Mam nadzieję, że doczeka się w końcu realizacja tej bardzo ważnej drogi. I drugi wniosek złożyliśmy na remont ulicy Lipowej w Siemianówce. Dzisiaj, szanowni państwo, miałem możliwość spotkania się z wybitną osobą, panem Szymonem Koleckim, mistrz, wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężaru, 5-krotny mistrz Europy, 2-krotny mistrz świata, a był dzisiaj na zaproszenie aresztu śledczego w Hajnówce w ramach zajęć resocjalizacyjnych ze skazanymi. Pan Szymon Kolecki prosił o przekazanie najlepszych życzeń i pozdrowień wszystkim radnym, wszystkim państwu, którzy są na sesji, ale również wszystkim mieszkańcom powiatu hajnowskiego, co z ogromną przyjemnością to czynię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, to na zakończenie jeszcze ja mam tylko jeden apel do pana starosty. Pan starosta powiedział, że została podjęta decyzja odnośnie odnowienia ławeczki. To ja mam taką prośbę, żeby ją odnowić na takiej zasadzie, żeby ona była czysta. Ale broń Boże nie zamalowywać tego graffiti, które tam jest, dlatego że wtedy ten projekt straci sens. I chcę powiedzieć, że nie wszystko co nowe jest najpiękniejsze. Stare rzeczy też mają swój urok. Zgadzam się, panie przewodniczący, w 100%. Chodziło o odnowienie w postaci nawet zniesienia mchu, który jest tam na tej ławeczce. Natomiast mech nie zostanie. Nie, mech akurat nie zostanie, natomiast grafity zostaną. Tam radny Michalak mówił, że coś innego było, to można usunąć, ale grafity niech zostanie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 22. sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Dziękuję państwu.